serdecznie. W nowym odcinku, dzisiejszy odcinek pokażę Wam moje perfumy tygodnia, które pomyślałam sobie w związku z tym, że robi się bardziej ponuro, tak deszczowo, no i fajnie mieć przygotowane perfumy właśnie takiego tygodnia. Dzisiaj pokażę Wam trzy zapachy takie bardziej z pazurem, które ja będę właśnie używać na nadchodzący tydzień. Pierwszym zapachem, słuchajcie, tak omawiając właśnie w ostatnim odcinku Coco Mademoiselle, myślę, że fajnie byłoby wrócić do takiego otulającego, kaszmirowego zapachu, jakim jest właśnie Coco Mademoiselle, z tym pięknym właśnie takim różano-jaśminiowym, bo jest tam majowa róża, zapachem takim wibrującym, gdzieś tam jest też ten vetiver, ta patchouli i ona dodaje takiego właśnie pazurka, czuję się mega właśnie sexy, takie pożądane, a przy tym bardzo, bardzo eleganckie. Ja w związku z tym może, że w tym tygodniu ja mam dużo spraw do załatwienia, a takich bardziej formalnych, może dlatego chcę właśnie sięgnąć po te perfumy, które zawsze sprawdzają się w 100%, słuchajcie, i rokują bardzo dobrze, więc czemu nie? Pewnie po nie sięgnę. Następne, wiecie, że to są takie perfumy, z którymi dobrze się żyje i warto je mieć na naszej toalecie. No a w związku z tym, tak jak widziałam, że to jest formalny tydzień, ale chciałabym też tutaj jakby wrócić do Karoliny Herrery, słuchajcie, tej właśnie wersji takiej troszkę świeższej, może troszkę mydlanej, ale tej właśnie czerwonej szpilki, gdzie jest też waniliowa taka nuta, lajsi, jest ta czerwona porzeczka, którą ja lubię, no i gdzieś tam ten vetiver, to jest taka właśnie taka podróż fajna, olfaktoryczna, właśnie taka bardzo playful, taka zabawna, trochę z nas jest kokietka, trochę właśnie taka sexy lady w szpilce, załatwiające formalności. Czemu nie właśnie wrócić do czegoś takiego pięknego? Bardzo mi się, słuchajcie, ta butelka podoba. Ja czasem właśnie kupuję perfumy w związku z butelką, więc to będą perfumy takie, które sobie przygotowałam właśnie na nadchodzący tydzień, chociaż strasznie powiem, strasznie mnie ciągnie do... ja używam cały czas Chanel La Rouge, ten zapach number one, który jest przepiękny i ta kamelia tam po prostu cały czas mnie uwodzi, nie mogę się od niej odczepić. No i następnym zapachem to jest znowu czerwona porzeczka, takie jagodowe zaokrąglenie seksownego ujęcia tutaj Flower Bomb Ruby Orchid z orchideą, coś pięknego, ja mam do niej taki, jakby to powiedzieć, sentyment do tego Victor and Rolf, bo jest to piękne, piękne ujęcie, mam taką małą buteleczkę, ale ona jest taka bardzo, słuchajcie, zmysłowa, jest jednocześnie bardzo bogata, jeśli chodzi o te połączenie tutaj właśnie nut, gdzieś tam jest przebłysk tego starego Eau de Parfum Flower Bomb, ale jednocześnie jest taki uplift, czyli czegoś świeżego z tymi właśnie jagodami, z tymi takimi, bym powiedziała, porzeczkowym wykończeniem, bo brakowało mi tu słowa. No i ta butelka jest też piękna i wykwintna, czujemy się właśnie jak sex bomb, czemu nie, zwłaszcza po południem, kiedy jest czysto, nieprzyjemnie, no i chcemy szałowo pachnieć, szałowo wyglądać, no i poczuć się właśnie takie atrakcyjne i pożądane. To jest taka trójeczka, słuchajcie, dla mnie na nadchodzący tydzień. Taką sobie przygotowałam, pewnie gdzieś będzie ta czerwona kamelia właśnie number one La Eau de Rouge tutaj Chanel, bo ja ją nadal bardzo lubię, także pewnie gdzieś tu zagości i będę ją też miksować razem. Na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Przygotowuję dla Was też fajny odcinek, no ale tak trochę mam ostatnio dużo pracy, więc będzie ciężko. Zapraszam Was właśnie do starych odcinków, oczywiście do shortów, które tam też produkuję, do lajkowania, do szerowania moich odcinków, bo o to chodzi, żeby kanał się też rozrastał. No i słuchajcie, oczywiście do subskrypcji. Życzę Wam miłego tygodnia, do zobaczenia.